Cześć, z tej strony Piotrek, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy montować silnik do śrutownika. Oddałem silnik do remontu, zaraz tutaj Pan będzie go przywoził i będziemy go montować, także w dzisiejszym vlogu pacjentem będzie nasz śrutownik. Śrutownik kiedyś kupiłem używany i, że tak powiem, po jakimś czasie po prostu silnik padł, jak się okazało, silnik był przegrzany. A teraz po remoncie troszeczkę pochodzi. To jeszcze jest silnik starego typu. Mimo wszystko, że ma 10 kW, to wygląda jakby miał ze 20. Ale to sami zobaczycie. On tutaj trochę stoi. Muszę go zaraz wyczyścić, zanim przyjedzie silnik. Tutaj kupiłem nowe śruby, paski. Bo te stare paski to się do niczego już nie nadają. Słabe są już. Także kupiłem paski nowe, polskie, stomilowskie. Także zaraz zabieram się do czyszczenia. Jak on tu stoi przy ścianie, ze względu na to, żeby po prostu nie przeważał się, bo tak to jak silnik jest tutaj przykręcony, no to on stoi, a jeżeli silnika nie ma, to się po prostu przeważa siłą rzeczy, prawda? Także ja zabieram się zaraz do czyszczenia tutaj tego śrutownika i będziemy zaraz tutaj montować silnik, jak przyjedzie. Część silnika już założona, środeczek nowy troszeczkę nam posłuży, a my tutaj zaraz składamy resztę i będziemy robić próbę. Śrutownik już jest skręcony, taką na szybką próbę żeśmy robili, ale to już tutaj nie chciała mechanika przytrzymywać. Tutaj jak widzicie, do przykręcenia mam jeszcze przełącznik, ale to sobie już zrobię później. Chciałem wam tutaj pokazać, jak on startuje. Tutaj na próbę mam trochę żyta, bo mi zostało w jednym magazynie, o którym całkiem zapomniałem. No i nasza mieszaneczka. No i co? Włączamy. On też te 5 pasków musi ciągnąć, trochę się musi rozbujać. Rozbuja się zaraz. Dostanie drugi bieg i zaraz będę wsypywał. Tutaj też ona akurat jest na dwa worki, także w jeden worek już zmielę te żyto, a w drugi to mieszaneczkę.
trochę głośno było. Słuchajcie, oczywiście to ja wam pokazałem w ramach testu, bo po prostu ja go będę chciał przykręcić, prawda? Jeszcze dokładnie nie wiem, w którym miejscu on będzie stał. Gniotownika nie pozbywam się. No go zostawię, bo tutaj jakieś może tutaj w planie, może jakieś koniki są u nas. Może w tym roku, może w przyszłym gniotownik coś zostawi dla cielaków, żeby po prostu mieć przygotowywać paszę. No zdecydowałem się z powrotem na śrutownik po prostu ze względu na to, że jest szybciej, prawda? Za długo po prostu czasu mi schodziło z tym gniotownikiem, bo on też jeszcze tam żadnych, że tak powiem, remontów, wymian nie miał. Dlatego też tak to po prostu wygląda. Ja tutaj zaraz w ogóle muszę posprzątać, bo to jeszcze kable, nie kable, wszystko leży. Muszę to wszystko iść posprzątać, zanim coś będę robił. Ten przełącznik muszę jeszcze przykręcić. I tak jak mówiłem, będę musiał po prostu pomyśleć, w którym miejscu dokładnie on będzie stał, żeby go jakoś przymocować, żeby on po prostu nie latał. No, wam tutaj do firmy w ramach testu chciałem po prostu pokazać, jak po prostu robota idzie. No i co? No i teraz przysłowiowa posypka będzie u nas u krów. Nie będzie na razie zboża gniecionego, tak jak mówiłem, po prostu za długo się schodzi z tym wszystkim. A mam też jeszcze inne obowiązki, które muszę robić. I dlatego po prostu zrobiliśmy jego remont. Także tak to wygląda. Ja też mam od niego osłonę, także osłonę będę zakładał. Bo bez osłony to tak niebezpiecznie bardzo. Także osłonę po prostu będę przykręcał. Przymocuję dzisiaj na pewno ten przełącznik, przestawię go tak do boku, żeby mi nie przeszkadzał, bo zaraz muszę tutaj jeszcze kulkę z kiszonką postawić. No i tak to wygląda. Silnik stary, bo silnik z 59 roku, czyli ma dwa razy tyle lat co ja, ale no, wiadomo, że te stare konstrukcje dobre były, prawda? Dlatego zdecydowałem się na jego po prostu naprawę, a nie na zakup drugiego. Tym bardziej, że też udało się ten silnik naprawić taniej, jeżeli bym kupił po prostu drugi nowy. A wiadomo, że już te nowe nie są takie jak te stare. Fajnie, że tutaj pod ostatnim filmem się jakaś tam dyskusja otworzyła. Uważam, że też dla takich podpierdalaczy nie ma po prostu tolerancji. Ale widzę, że wy też macie takie dobre dusze u siebie, które myślą tylko, jak tu podjebać kogoś. Co uważam, że na wsi to jest tak naprawdę niedopuszczalne, bo chyba ci ludzie się nie zastanawiają z tego, że jeżeli nie będzie nas rolników, no to plastikowe jedzenie chyba będą jeść. Ale nie ma co tutaj psuć filmu takimi sytuacjami nieprzyjemnymi. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No tutaj jeszcze wiaderką się przyjdzie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, a ja tymczasem lecę tutaj posprzątać to wszystko. O, Olcia tylko wygląda. Tak, zaraz dostaniesz. Ja tutaj będę sprzątał, ustawiał, trochę zboża sobie jeszcze później przywiozę. Także lecę, trzymajcie się, cześć.